Cześć, witam Was. W tym pucharku będziemy musieli ułożyć stos głuptoków. I to Wam od razu pokazuję, w który portal wejść, na którą planszę. Jest to ta plansza, taka w nocy, gdzie będziecie musieli przemieszczać się z takim gościem na sobie, który będzie miał też latarnię. Sorry, nie pokazałem Wam drogi, jak przez jakie portale dotrzeć do tego miejsca, także jak podczas grania musicie po prostu pamiętać, żeby sobie to ten pucharek tam zrobić. Ja Wam tutaj w przyspieszonym tempie tylko pokazuję, jak przejść tą planszę, żeby tam dotrzeć. Ja tutaj nie uwalniałem tego węża, bo to go można jednego uwolnić. I od razu Wam pokażę, gdzie ten pucharek wykonać. Tu jak właśnie przejdziemy przez ten portal na końcu tej planszy, będziemy w tej planszy takiej przejścia, gdzie będziemy mogli z jednego świata do drugiego przejść i będziemy tutaj robić. Polega to na tym, żeby naszym wężem wylecieć za planszę. Jak będziemy tam właśnie tak lecieć za planszą, jak tu widzicie, będziemy też słychać chichrotanie. I jak wylecimy, powinniśmy mieć jednego głuptoka na sobie. Wszystkie cztery jakby ściany trzeba sprawdzić i trzeba to zrobić też w kolejności, czyli mieć na sobie od największego do najmniejszego. Możecie to próbować to zrobić w różnej kolejności, aż ułożycie je właśnie tak jak mówię, od największego do najmniejszego. Jak widzicie, już mam trzy, teraz będę podnosił czwartego i mam, jak już będziecie mieli wszystkie na sobie, to pucharek Wam wpadnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja dziękuję za oglądanie i się z Wami żegnam. Hej!